jest niesamowite, jak bardzo z rzeczy zewnętrznych, które jakby jesteś w stanie tak po prostu w pierwszych 5 minutach powiedzieć, możesz zrobić zarzut. No nie, że o, tancerka, tak. Dominika Gwit, taka sobie średnio znana aktorka, której największą przewiną wobec świata jest fakt, że nie jest szczupła, wyszła za mąż. Jej mąż to mężczyzna szczupły i przystojny. Tego już dla świata jest za wiele. Więc komentarze jednoznacznie stwierdzają, że musi być z nim coś nie tak, że pewnie jest fidersem, bo przecież poza bardzo określonymi preferencjami seksualnymi nie istnieje fizycznie możliwość, by szczupłemu i wysportowanemu mężczyźnie spodobała się grubsza kobieta. Po prostu tak być nie może. To jedna z najsmutniejszych rzeczy, jaką widzę w sieci, w kontekście dyskusji o osobach grubych. Już jakoś udało nam się przeforsować wizję, że być może ktoś gruby nie powinien się ukrywać, że może się lubić, że być może istnienie osób z otyłością nie jest jej promowanie i ogólnie wolno im istnieć, dzięki łaskawcy. Ale wciąż jeszcze pokutuje i żyje to przekonanie, że mężczyzna szczupły i przystojny musi mieć niepokoje w głowie, żeby wybrać kobietę grubszą. Warto jeszcze dodać, że kiedy ładna dziewczyna wiąże się z grubszym facetem, to zwykle od razu pojawiają się sugestie, że pewnie dla kasy. Ponownie, ponieważ skoro szczupły z grubszym czy ładne z brzydszym, to wzajemna sympatia czy potencjalna atrakcyjność jest niemożliwa. Musi być ukryty motyw. To jest wpis Kasi Czajki, którą być może część z Was może kojarzyć z bloga Zwierz Popkulturowych. We mnie zadrgało po przeczytaniu tego wpisu, ponieważ ostatnio dosyć mocno interesuje się rzeczami związanymi z właśnie z wagą i pomyślałam sobie, czytając ten wpis, że kurczę, faktycznie mamy wyraźnie jakiś, nie wiem, może nie problem, tylko że jest jakieś zadrapanie takie niegojące się dotyczące tego, jak postrzegamy osoby o różnej wadze. Nie chodzi mi tylko i wyłącznie o to, że osoba korpulentna wiąże się z partnerem, który jest szczupły i od razu to znaczy, że z tym gościem jest coś nie tak, ale też w drugą stronę, że mam do czynienia z tym, że skoro dziewczyna szczupła wiąże się z kimś, kto ma więcej kilogramów, to na pewno nie, też jest coś nie tak. Tak jakby po prostu... Że osoby grube nie mają nic do zaoferowania tak naprawdę. Tak, ale z drugiej strony osoby szczupłe są z kolei tak głupie i tak pazerne, że lecą tylko na hajs. No tak, to z dwóch stron, jakby... No. Że w zasadzie, w którą stronę nie spojrzysz, to jesteśmy oceniani bardzo brutalnie przez pryzmat wagi, jakby w czasach, w których cały czas się trąbi o tym, że ocena ludzi przez wygląd jest jakimś poronnym pomysłem. Znaczy wiesz co, bo w pewien sposób ja też nie, mogę zrozumieć wahanie niektórych ludzi względem nas, z tego względu, że jakiś czas temu zrobiliśmy odcinek o body positivity, w którym mówiliśmy o tym, że akceptujemy nasze krągłości, bądź jakieś tam mankamenty wagowo-wyglądowe itd., itd. A ostatnio skupiliśmy się z naszych odcinków, które dotyczą wyglądu, wybrzmiała to, że szczupłość, chudość itd., itd., itd. Natomiast ja tutaj teraz jeszcze cały czas w kontekście też tego, co napisała Kasia u siebie w wpisie, albo to, co było widać w jednym z filmów, który na grupie wrzuciliście między Bukskimi. Tam Katna Piórkowskiej film o akceptacji siebie. Ten, kto będzie myślał tylko i wyłącznie w kategorii chudości bądź grubości i estetyki, jakkolwiek to nazwać, rozmiaru, będzie tylko to widział. Nie będzie myślał dalej, czyli nie będzie myślał o kwestiach zdrowotnych, nie będzie myślał o kwestiach preferencji po prostu jednostki, nie będzie myślał o tym, że są akurat pewne rozmiary albo pewne typy wyglądu, które się niekoniecznie wiążą z tym, że ktoś po prostu je niekontrolowanie albo że się głodzi straszliwie i z tego względu tak wygląda i tak dalej, i tak dalej. Będzie tylko i wyłącznie widział tą górną pokrywkę, taką, o bo ty jesteś chudy, o bo ty jesteś gruby, wiesz, i będzie się tylko do tego przyczepiał. I tak mam wrażenie, że takie coś miało miejsce, bo po tym body positivity, gdzie my mówiłyśmy o tym, że po prostu zdrowo jest akceptować swoje ciało takie, jakie jest. Tak. To jest główna myśl tego hasła. Akceptować ciało takie, jakie jest i nie walczyć z nim, bo jakby walka to jest
zupełnie odwrotna rzecz, jaką można dla niego zrobić, bo to, co się dla ciała, bo to, co dla ciała można zrobić, to po prostu zadbać o niego, o nie. A za tym zadbaniem, jeżeli jest to na przykład zbilansowana dieta, suplementacja i tak dalej, ćwiczenia fizyczne, tak. No to chcąc, nie chcąc, idzie szczuplejsza sylwetka, bo po prostu to jest jakiś tam naturalniejszy stan dla większości, nie wszystkich, ale dla większości ludzi, tak. Jeżeli nie są jakoś poważnie chorzy. A druga rzecz właśnie, która się z tym wiąże, to to, że jest się hipokrytą. Czemu jest się hipokrytą? Bo jeżeli jest, właśnie jest się chudy, to już tych grubych się nie akceptuje. Ale w jakim sensie nie akceptuje? No bo jeżeli, jeżeli ty jesteś chuda, to ty nie zrozumiesz problemów grubych i odwrotnie. Ale, ale tak naprawdę nigdy nie wiemy, czy ta osoba, która teraz jest szczupła, nigdy nie była gruba. Nie była gruba, bo na przykład, sorry, ale ja się nie wypowiadam na tematy, nie mając z nimi jakiegokolwiek doświadczenia. I ja byłam grubsza, miałam 20 kg więcej. To nie jest tak, że ja sobie wymyślam znikąd, że można być szczupłym, albo wymyślam sobie znikąd, że w zasadzie to jest problem i wymyślam sobie znikąd, że to są problemy zdrowotne, które realnie wpływają na to, jak się czujesz, jak działa twój organizm, jak jesteś osłabiony, jak łapiesz wszystkie infekcje. Ja wiem, to przecież jakby startujemy dokładnie z tego samego pułapu. Dokładnie. Ja byłam w tym stanie, że mój organizm poparzył mi sam twarz. No. Bo już nie wyrabiał innymi ścieżkami. Dokładnie. Z drugiej strony, szczerze mówiąc, jest mi przykro czytać, że nie wolno powiedzieć osobie, która ma więcej kilogramów, że słuchaj, chyba z twoim zdrowiem jest coś nie tak, a wolno powiedzieć osobie szczupłej, że no wiesz co, jadłaś coś w tym tygodniu, może zjedz coś, bo jakaś taka chuda jesteś, no, taka wychudzona. No. Co to jest za podwójna moralność w ogóle? To co, akceptujemy niezdrowe rzeczy, akceptujemy to, że mamy więcej kilogramów, ale już nie wolno nam akceptować tego, że ktoś jest szczupły. Kochajmy swoje ciała, tak? Bo ja kocham swoje ciało, kochałam je też rok temu tak naprawdę, bo nauczyłam się je kochać, bo to jest mój człowiek, ten, z którym ja będę żyła przez swoje 80 lat. Beautiful. Społecznie akceptowalny jest fakt, że idzie się na przykład wspólnie do jakiejś fast foodowni i się nikt nie zrobi komentarza na ten temat, że się kupuje hamburgera z frytkami i kolą zapija. Natomiast jak ty mówisz, wiesz co, nie, ja podziękuję, bo ja mam ze sobą marchewki, kalarepę, sałatkę, to nagle jest takie tak, co ty robisz ze swoim życiem? Ale, jakby, znowu przewartościowanie z jednej szali na drugą. I jakby ja wiem, że ja dałam teraz totalnie jakby skrajny przykład od tego, co ty powiedziałaś, ale to na tym samym polega, że jest zauważenie jednej szali, ale drugiej już kompletnie nie. Ja się nie oburzam w żaden sposób, ani mnie nie miedzi to, że ktoś mi wskaże, że coś jest nie tak z moim zdrowiem. Bo jeżeli wskaże mi, że coś jest nie tak z moim zdrowiem, ja to, jeżeli najpierw się obrażę, bo faktycznie jest coś w moim zdrowiu, ja to wiem, ale to ignorowałam przez bardzo długi czas, to faktycznie mnie to dotknie i będę miała takie, czemu mi to mówisz w ogóle? Bardzo często jest taka reakcja, która wynika z tego, że my to podświadomie wiemy, ignorujemy ten fakt i dalej robimy tak, że jak wiemy, że nie powinniśmy robić. Jeżeli ja traktuję poważnie swoje zdrowie, to w tym momencie ja się nie będę obrażała na tę osobę, że ona się o mnie troszczy i to zauważyła i mi to po prostu mówi, tylko powiem, ej, wiesz co, w sumie dzięki. No, widzę, że to widać na zewnątrz, masz rację, no zrobię badania, jeżeli, jeżeli sugerujesz na przykład jakieś konkretne. Natomiast jeżeli ktoś będzie po prostu robił głupie, durne, złośliwe komentarze, które wynikają z problemu tej osoby, z kompleksu jakiejś tej osoby, która ona przerzuca na ciebie, bo na przykład mówi, no zjadłaś coś w tym tygodniu, ej, bo tak niezdrowo wyglądasz w ogóle, to wiesz, to nie jest twój problem, tylko to jest problem tej osoby. Właśnie, bo to jest kwestia chyba takiego, tego rozróżnienia, że można zakomunikować komuś, że zauważył zmianę w tobie i ona jest trochę niepokojąca, to można to zakomunikować w taki sposób, że ty nie poczujesz, że ktoś ci coś zarzuca. Nie czujesz, że to wynika z jakiejkolwiek troski, tylko to jest taka usilna próba wmówienia ci czegoś, co tak naprawdę nie jest twoje, tylko jest jakimś problemem, na który nastawiona jest dana osoba. To jest tak jak z myśleniem w pewnych konkretnych kategoriach, że na przykład jeżeli uważasz, że świat jest piękny, że ludzie są dobrzy i tak dalej, to głównie takie osoby dostrzegasz. Jeżeli myślisz, że świat jest zły, niebezpieczny, mówiłyśmy o tym ostatnim razem, to też takie rzeczy dostrzegasz. Więc jeżeli ty nastawiony jesteś na to, że ludzie są brzydcy, że ludzie są chorzy i tak dalej, to będziesz takich dostrzegał. Tak, bo nieważne jaki piękny będzie człowiek, po prostu promienisty i w ogóle szczęśliwy, zobaczysz na nim ten jeden pryszcz schowany na tyle głowy i powiesz, bo ty masz pryszcze.
No, ale to... Nie jesteś taki piękny, nie? Drażni nas w innych to, co sami w sobie mamy. Ja też uwielbiałam swego czasu komentować u osób, z którymi bujałam się często, że są niechlujne, że się nie ubierałam jak trzeba, że cały czas tylko rozciągnięte swetry, a wystarczyło spojrzeć w lustro i ja wyglądam dokładnie tak samo. Mhm. Beautiful. Nawet my w naszym duecie miałyśmy taką sytuację, że pomimo tych 20 kg więcej, ja wtedy również kilkunastu kilogramów więcej, ja to określiłam kiedyś, że ty i tak byłaś jakby na tej lepszej pozycji. Mm-hmm. Tak to określiłam, ponieważ, tak jak powiedziałam, pomimo tych kilogramów i tam innych różnych problemów zdrowotnych, w momencie, kiedy nawet ktoś się do nas zwracał, to określał Ariel jako ładną, piękną laleczkę z piękną cerą i tak dalej, i tak dalej. A mnie tak delikatnie odsuwał na bok, nawet jeżeli brał na zdjęcie i tak dalej, co już powodowało, że ja czułam jakiegoś rodzaju upokorzenie, a Ariel była wystawiana na ten pierwszy plan. Mm. Pamiętasz, no tak, było tego rodzaju traktowanie. Mm. Mm-hmm. Dlatego też my z naszego doświadczenia widzimy tę taką bardzo dużą dwuznaczność znajdowania się w pewnych punktach takiego określenia. Chudy, gruby, ładny, brzydki, zdrowy, niezdrowy. Mm-hmm. I to obecnie na tej linii, gdzie obie jesteśmy dużo szczuplejsze, dużo zdrowsze niż byłyśmy kiedyś, w punkcie do odniesienia tym kiedyś plus 20 kilo, gdzie byłyśmy dużo bardziej korpulentne, ale mniej zdrowe i tak dalej, ale dalej jedna była względem drugiej inaczej usytuowana i też inaczej traktowana odbierana mm-hmm. i też komentarze różne się pojawiały, więc jakby daje nam to pewnego rodzaju też pełniejsze spektrum postrzegania, jak ludzie się zachowują w takich sytuacjach, tak. Względem nas, względem siebie, my względem siebie, mm-hmm. też, bo to był bardzo duży zgrzyt między nami w pewnym momencie. No tak, no bo jakby trudno nie obwiniać w którymś momencie, jakby ciężko jest przedstawić to, że to nie jest wina tej drugiej osoby, że jest tak traktowana, tylko ludzi, którzy w ten sposób postępują, tak? Bo to nie jest... A ty przez to się czujesz gorzej, tak, bądź... czujesz się gorzej, kurczę, bo ja tak wyglądam, ona tak nie wygląda, mnie proszą na zdjęcia, nie jest głupio, bo jakby jestem w stanie dostrzec, że to nie jest fajne traktowanie. Bo ja rozumiem, że żyjemy w czasach, w których... Jakby pierwsze co to widzisz, tak? Widzisz, jak ktoś wygląda i jak się ktoś zachowuje. Okej, tylko nie jestem w stanie pojąć tego, że w którymś momencie nam się wydaje, że ta łatka, jak kogoś widzisz, jest jedyną, która daje ci jakiekolwiek prawo wyrażania się na temat tego, z jakim człowiekiem masz do czynienia. To jest ignorancja, no bo... I brak poszanowania drugiej osoby, no bo... Nigdy nie wiesz, co stoi za danym człowiekiem, nigdy nie wiesz, jaką on miał historię i komentując pewne rzeczy, tak naprawdę wystawiasz świadectwo wyłącznie o sobie. Beautiful. Pomijając to, że mamy podwójną moralność, pomijając to, że wchodzisz i oceniasz kogoś na podstawie zdjęć na pudelku, to może... To teraz jest ułatwione przez media społecznościowe i w ogóle media, także to akurat, wiesz, zawsze istniało i... No tak. Teraz jest tylko i wyłącznie spotykowane, ale... Tylko, że to, że zawsze istniało, nie znaczy, że nie możemy teraz coś spróbować z tym zrobić, bo to jakby narasta, bo nikt z tym nic nie robi, tak mi się wydaje. Też nie dlatego, wiem. Wpis na mnie zwrócił, jakby dlatego też ten wpis zrobił na mnie takie wrażenie, bo pomyślałam sobie, że dajemy takie przyzwolenie na to, że no dobra, przecież to pudelek, to tam takie komentarze są. No ej! Ale potem te komentarze masz na ulicy, bo nikt nie zwrócił uwagi i nie powiedział, że to nie jest właściwe. Mm. Nad tym tak sobie myślę, że w sumie, że zwracajmy, nie róbmy tak, że wypluj na walla, że to jest słaba wiadomość, tylko spróbuj robić sobą coś, co pokaże, że można inaczej. Mm. Przekazać dokładnie to samo. Jeżeli macie pomysł w jakiś sposób inny niż ładnie, słownie dać mu swój punkt widzenia na dane zagadnienie, to jeżeli macie jakiś inny pomysł, to dawajcie znać, co jest, bo w zasadzie mi nie przychodzi nic innego do głowy, jak właśnie po prostu ładna forma zwrócenia komuś. I zacznijcie od siebie, nie? Nie wymaganie, musisz mówić ładnie, tylko zacznij mówić ładnie. No tak, 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 no jakby zacząć od siebie. No. Więc możecie dać znać, co uważacie na ten temat. Ten film Katna Piórkowskiej, o którym wspominałam dwa razy, jest u nas na grupie Między Bubskimi w ostatnich wrzutach od Was, ponieważ ktoś z Was go podłożył nam na ścianie i bardzo za to dziękujemy. W ogóle fajne treści udostępniacie, więc cieszymy się, że ta grupa jest aktywna, rośnie w siłę, bo już jest ponad 1000
członków grupy ludziów razem z nami międzybubskimi. I możecie nas również znaleźć na Instagramach naszych prywatnych i bubskim Instagramie. I zrobiło się dzisiaj bardzo poważnie, ale czasami musi być poważniej. Mhm. Czasami są takie tematy, które warto poruszyć. A co ty tam rozumiesz, blondynko, jesteś? No, jeszcze jestem ładna, Jezus, Maria, straszne. Jeszcze na dodatek, o Boże, jeszcze chodzę w gruszcu, no to jakby zero autorytetu, nie?